Hej, cześć, siemano, witajcie, Stiwiaki z tej strony po raz kolejny. Stiwi, a to jest kolejny odcinek przygód drużyny B. Jest ze mną oczywiście Wolnar. No siemano. I oczywiście jest z nami ten oto więzień, czyli Leon, który jak wiecie w poprzednim odcinku ukradł nam nasze trofeum. Czemu masz moją głowę w ogóle? Co? Moją głowę ubrał. Co złodziej? Dobra, stary, ty sobie tu siedź, a my idziemy w odwiedziny do Bobo, bo ogólnie... dalej rzucę tymi potwierkami. Ogólnie Bobo pojawił się na serwerze, także idziemy go odwiedzić do jego chałupy, zobaczymy co tam u niego i najprawdopodobniej przyjdziemy z nim tutaj pokazać mu naszą, że tak powiem, zdobycz, którą udało nam się złapać. Ja się nie witam. Chodź Wolnar, idziemy do Bowo. Zobaczymy co tam u niego, także... czekaj, może śpiocha walniemy czy nie, czy lecimy? Dobra, lecimy. Nie, lecimy nocą. Aha, czekaj stary, pokaż tego smoka swojego po drodze, bo jak pamiętacie ja lecę, w poprzednim odcinku Wolnar hodował sobie smoka, ale go chyba niestety musiał zmienić, jak się nie mylę, i wyhodował sobie nowego smoka. Zrobił on się taki ogromny, że prawie był na całą mapę, także... A ja mogę wejść do ciebie czy nie? Nie. Czy to tak nie działa? Czekaj. Co? Czekaj, gdzieś tu mam te lasso. Teraz masz stary gryfa i masz smoka, także spoko. I on poszedł spać w ogóle, nie? Dobra. Aha, ty na smoku, a ja z buta, tak? No spoko. To czekaj chociaż chwilę, zwolnij. Czekaj na mnie. Wolno idę. I zobaczcie w ogóle, bo wy tego ludzie nie widzieliście. Tutaj jest miejscówka. O Jezu. Co on robi, ten twój smok? O co tu chodzi, ty? Czekaj, Bowo będzie wiedział, on też ma takiego samego smoka, to zaraz go zapytamy. Dobra, o co... Dobra, już śpi. O co chodzi z tym, to jest Dragon Forge, to jest piec jakiś dla smoków, coś takiego. Dobra, tu jest jego chałupka drewniana, widzę, że tam siedzi, coś kombinuje. Halo, wchodzimy oczywiście bez pukania, co tam stary, co ty tutaj... Zobacz. Ja wierszyk pisałem, no. Na tym czymś pisałeś wierszyki? O stary. Wierszyki pisałem, no. To nieźle. Ty stary, gdzie byłeś, jak cię nie było z tyle czasu? No, nie wiem. Ile? Dwa odcinki spałem, jakoś? Ja, dwa odcinki cię nie było? W ogóle czemu masz okulary? Tylko Stiwiaki okulary mogą no, nosić. Ja... Jesteś Stiwiakiem czy nie? Oddaj. Po prostu, że jestem. No to kurde, no to Boże. Weź, ogarnij się. Jakie diamenty? A skąd się, ty masz te diamenty? Patrz, już sobie diamentów jakiś nakitrał gdzieś w skrzynkach. Dobra, masz te diaksy. Ogólnie mam takie potionki, jak chcesz mogę ci je sprzedać. Ale to za kilka diaksów. Za diamenty! Zobacz, mam takie potionki, mogę ci kilka oddać. Dam ci nawet wszystkie, ale daj wszystkie diamenty teraz. Tylko uważaj, żeby Wolnar nie ukradł. Ale ukradł przed chwilą. No to jak mam mi zapłacić? Dobra, i dawaj te diamenty mi teraz. W ogóle jaki dywanik tu ma, zobacz. Dobra, ogólnie możesz sobie tych potionków używać, bo ci się mogą przydać, bo zaraz pójdziemy, ogólnie właśnie, bo ci nie powiedziałem. Złapaliśmy więźnia, bo w poprzednim odcinku jeden gościu zabrał nam, znaczy jeden gościu, to jest właściwie właściciel serwera tego, zabrał nam stary nasze trofeum, pierw pomógł nam zabić bossa, a później zabrał nam trofeum, nie? Dobra, dziękuję ci Wolnarku, że mnie niesiesz. Zabrał nam trofeum, musieliśmy go złapać po prostu i zamknąć w więzieniu, także chętnie ci pokażemy. Ja go i być może ciebie też zamkniemy za to, że cię tyle czasu nie było na odcinkach. No, nie. Dlatego te płotki ci się na pewno przydadzą, które ci dałem, bo tam jest lawa ogólnie, także zaraz zobaczysz o co chodzi. Teraz tu już jesteś w sumie naszym więźniem, bo ci powiedziałem jakie mamy wobec ciebie plany, także... Idziesz do nas. Dobra, poczekaj, jedna rzecz. Ty, powiedz nam, co to jest, do czego to służy? No to jest taki piecyk przepotężny. Bo Wolnar tu swojego smoka przyprowadził i on zaczął w ten piecyk ogniem wziąć. Pluć ogniem, o co no kamasy. Smoki se zieją i łączą co? Żelazo z jakimś ziewem smoka. Z czym? Aha, to się łączy po prostu coś no, tam? Łączy się i to są potężne sztabki. Aha. Nie, to czekaj, jeszcze raz. No weź, ale ja nie mogę ten. On będzie sam z automatu? A on no. Z automatu. Ale nie mogę tego pieca otworzyć. Jak wy to otwieracie? O dobra, mam. O kurde. Nice. Aha, i to się coś tak... Dobra, Wernor, weź go ogarnij. A, już, ale dobra. To jest jakiś Fire Blood. Co to No co to jest ten Fire Dragon? Właśnie jakaś krew? Coś z ognia? Krew smoka.
Dobra, Bowo, ale poczekaj, gdzie ty już wchodzisz? Ja pierwszy, nie? Dobra, jesteś gościem. Jesteś gościem, możesz wejść. Niech ci będzie. Dobra, no, czekamy, czekaj na Wolnara. Tutaj ogólnie właśnie mamy więzienie. Zobacz. Stary Wolnar. A tu ktoś miał być? No, ty. O, si. Dobra, teraz mamy nowego więźnia, ale stary, gdzie jest Leon? Gdzieś Leona nam wcięło, widziałeś? Jak go nie, gdzie go nie ma? Nie ma go? Złodziej. No gdzieś go wcięło. O, jeszcze, wy żyjecie tam? Ja dałem ci potki. Dałem ci, Bowo, potki, to ci ogień nie powinien zabić. Zbywam. Stevie, tu jest tunel. Ty, jak tunel? Aha, bo my mamy smoczą zbroję, możemy sobie normalnie tutaj wejść. Jaki ziomek, ej, ale jak on wyszedł stąd? Gdzie macie tunel? Ja nic nie widzę. Tunelem. Ty, ale jak on w ogóle wyszedł? Czekajcie, macie jakieś te potionki? Night Vision by się przydało, bo nic tu nie będziemy widzieć, albo pochodnie jakieś musimy ogarnąć z hopy. Gdzie jesteś ten Wolnar? Bo ja się zgubiłem, bo w ogóle tu jesteś. Bowo, masz jakieś coś, żebyśmy coś widzieli w tej ciemności, mamy, bo tu nic nie widać. Mamy potionki, mamy to, pochodnie. To daj tutaj coś, jakieś potionki. Chodź za mną, ja na węch prowadzę. Oho, dobra, ja czekaj. Dobra, teraz widać wszystko. Dobra, panowie. Wolnar, idziemy za Wolnarem. A skąd ty wiesz? Może ty im pomagałeś, ty? Może ty jesteś ich współpracownikiem? No nie wiem. No? Idę z drugiej strony, byłem u góry. No to gdzie tam go szukasz? Dobra, chłopaki. Chłopaki, jesteście gotowi, bo musimy ich znaleźć. Chodźcie. Chyba tutaj... Ty, damy radę? Damy radę. Tutaj chyba jest gdzieś... Tam jakiś potionek widziałem, poleciał. Tutaj jest jakieś światło w ogóle. Ej, zobaczcie. W tej ciemności. No ja mam Night Vision. Tutaj chłopaki okay, są jakieś krowy. Tak? Krowy. Tak, tak. No to chodź, patrz. Jasne. Tutaj mam moje tajemne wyjście. Chodź, patrz tutaj za tym obrazem. Przejdź, no, dawaj. Mają przejście za obrazem, chłopy. No, przechodź. Okej, okay. To dzięki. No, dobra. Ej, jest plan taki. Wbijamy i zabijamy tego maga, bo najprawdopodobniej on mu pomagał w ucieczce. Dobra, wbijamy. Halo! Ale jeszcze go... Czekajcie, nie zabijajcie go jeszcze! Niech nam powie, co w ogóle... Czy pomogłeś mu, czy nie pomogłeś? Gadaj, co zrobiłeś? Pomogłeś mu? Nie? 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 Ej... Nie. Ale... Rysiu? To bo go zabił! To już się nie dobiemy! To nieźle. Dobra, w takim razie śledztwo musi dalej przeprowadzić Stevie, sam niestety, bo zabili nam jednego świadka, którego mieliśmy. Dobra, panowie, w ogóle, ten gościu był jakimś świrem, dobrze, że go zabiliśmy, bo zobaczcie, on jakieś krowy w słoikach trzymał, które są... Widzicie to? Krów jakiś. No mówię, jakieś krowy, nie? Stevie. Dobra, tajne przejście? To mówię, tajne że za tym obrazem. Nie spodziewałbym się, że jest tu tajne przejście. Wcale tego nie podsłuchałem. Wbijajcie, panowie, lecimy. Ale to zapierdziela w ogóle ta taśma, nie? Masakra. A ten gościu coś naprawdę miał z głową, jakieś krowy w słoikach trzymał, zobaczcie. Wszędzie... O, tam, krówek. Wszędzie, ale to tutaj co? Też, wszędzie... Mleko. Wszędzie... Ej, a można się tego mleka napić na przykład, czy nie? Czy to takie... Drabina. Masz wiaderko, to może. A, dobra. Gdzie drabina? A tu? Drabinka. Nice. Nigdy dobra, mnie nie złapiecie. Zaś tymi podkami. Wracaj, gnoju. Dalej tymi podkami rzuca? Jak wy tak szybko po drabinie chodzicie? Ja tak nie mogę zasuwać. Nie wciskaj w. Puść. A, taki myk. Ale mnie wystrzeli. Co dalej tymi... Dalej tymi podkami rzucał? Nie ma go, gdzie on jest? Uciekł, ale zobaczcie, on miał wyjście z chaty za naszym domkiem, nie? To niezły myk. To niezły gościu. Dobra, trzeba go... I dobra, Wolnar. Wolnar, jedna rzecz. Powiedz mi teraz, jak my mamy namierzyć Leona, skoro zabiłeś nam tego maga? Powiedz mi, co my teraz mamy zrobić? No co? Ja zabiłem, ja nie widziałem, nie dotykałem. Mielibyśmy zakładnika i co teraz? No tak, za dupy. O masz, już widzisz, znalazłem Leona, tam jest. No i ukradli gdzie? Smoka, gdzie? Nad nami? O jest! Na smoku moim. To jest twój smok? O moim stary. Smoku. O stary, dobra, trzeba zobaczyć, gdzie on leci.
Dobra, chłopaki, nie wiemy, gdzie on poleciał. Chodźcie, ja proponuję, bo to był ciężki dzień, tak naprawdę. Ja proponuję się przespać w chatce. Dobra, Kimka, okej. Okay. No i wrócimy po prostu następnego dnia i zaczniemy go szukać. No mówię, gdybyś Wolnar na mnie zabił, naszego maga, to może, to może byłoby... Narzekasz tylko, no. Byłoby inaczej. Dobra, panowie, ja proponuję, skoro on miał smoka, to pewnie poleciał gdzieś wysoko. Proponuję zajrzeć w tamtą stronę, jest taka ogromna tekstura. Najprawdopodobniej, czy on tam lata? No. Czy on tam lata cały czas? Jest to prawdopodobne. Dobra, to już wiemy, to... w którą stronę iść. Tak, wiemy, że w tamtą stronę. Tam jest, z tego co się orientuję, co kojarzę po mapie, jest tam ogromna struktura i możliwe, że on tam po prostu na tą strukturę poleciał, także... Wow. Idziemy, czemu we mnie pioruny strzelają? Co tu się dzieje? To na pewno ten mag, to klątwa tego maga, mówię wam. Tak, tak, no za to, że go, za to, że go zabiłeś, to teraz strzela w nas piorunami. Tak. Teksturku? Ej, widzicie? Tam jest ten mag. Ten mag tam fruwa, widzicie go? Tamte stronę, chłopaki! Ej, chłopy, ten mag chyba jest z jakimś duchem i mu pomaga. Ej, znalazłem tą teksturku. No, jest tutaj, idziemy, chodźcie, chłopy. Idziemy, idziemy. Tutaj... Wizard jak. Wizard, no. To nie ten wizard. Nie no, tamtego właściwego czarodzieja zabiliśmy, ale tego też możemy załatwić. Dobra, nie ma. Był z nimi. Zobaczcie, jaka tu jest ogromna tekstura i tam jest... Jakiś... To jest Leon, czy kto to jest? Czy to jest ten... U góry jest Leon, czy kto tu w nas strzela tymi ognistymi kulami? To ten mag. To ten mag, ale to nie, to jest Leon, maga zabiliśmy, dobra, musimy tam chopy wbić do niego i go załatwić. Mag łobuziak. Chodźcie, 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 szybko. Dobra, no idę, idę. I musicie uważać, bo on cały czas strzela w nas jakimiś kulami, na szczęście te kule są wolne, także tyle dobrze, nie? Dobra, wolna, wbijaj tam. Ej, uważajcie, chopy, bo tu jest lawa na dole, nie? Także postarajcie się nie wpaść do tej lawy. No i co, idzie dalej? Byłoby dobrze. No tutaj, 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 ja ci pokażę, dawaj, dawaj za mną. Tędy, tędy, tędy. Dobra. Dobra, damy radę. Zaraz go dopadniemy, nie? Nie na niższej wieży się obsadzić, tylko na takiej wysokiej. Nigdy nie ten, nie wiesz jak to jest, to zawsze tak działa, nie? Że widać go na, na najwyższej. Na najwyższej wiesz. Dobra, panowie, wbijamy na górę, ogólnie te krowy są creepy. Creepy jak nie wiem. Dobra, wolna, dawaj do góry, góry. Nie, ja nie idę pierwszy. Nie? Ja idę pierwszy. O, patrz, dobra. Się źle kończą. Dobra, idź, bo poszedł już pierwszy. Rzucam nos jakimiś popiółkami. Dobra, wbijamy. Oj, bo strzelam! Świrusy, zaprzestańcie to, co robicie totalnie, nie? Bo jakimiś krowami rzucacie, macie jakieś smoki. Dobra, woski, sorry, ale ciebie musimy po prostu załatwić jeszcze raz. W ogóle czemu ty żyjesz? Czemu ty żyjesz, stary? Przecież pomogę. Przecież cię załatwiliśmy, Leon jest z drugiej strony. Dobra, załatwmy pierw jego. O, Leon, załatwiliśmy ci twojego wspólnika, także... Także albo się poddajesz, albo... Na ziemię! Dobra, inaczej. Poddajesz się. Inaczej, jedyne co ci mogę zaoferować, to że nie pójdziesz znowu do więzienia, nie? Jeśli się poddasz. Co ty na to? W ogóle, ej, powiedz mi jedną rzecz. Czy ten twój wspólnik ma coś z głową? Dlaczego on wszędzie krowy spawni i ma z krowy w słoikach? To mnie nie pytaj, te krowy w słoikach to mnie nawet przerażają. No mówię, dziwne, bardzo dziwne. Dobra, Leon, poddajesz się, czy chcesz się z nami bić? Bo nas jest trzech, ty jesteś sam, także mamy niestety przewagę nad tobą. Na pewno? Jesteś tego pewien? Dobra, możemy się nawet pogonić. Dawaj zbroję, dawaj wszystko, co masz na sobie. Nie! Czemu on spadł? Dobra, pomyliłem się, jest dwóch na jednego, nie trzech na jednego. A ten czemu jest duchem? Nie oddawam zbroi. Ale ty jesteś duchem. Gdzie masz głowę? Duchem. A, niewidzialny się zrobił. Dawaj zbroję, dawaj wszystko co masz, co tam miałeś. W ogóle powiedz nam jedną rzecz jeszcze. Czy woski pomagał ci uciec z więzienia? Nie. To dobrze, że umarł. Bardzo dobrze. Dobra, poddajesz się czy nie? Tak.
Moi drodzy, mamy nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Ze mną był Woski, ze mną był Bowo, ze mną był Leon, ze mną był Wolnar. Także byłem, dzisiaj była spora ekipa. Co wy tam robicie? Ogólnie powiem wam, ludzie, że ciężko jest nagrać. O, zobaczcie, co się dzieje. Ciężko jest nagrać odcinek z ludźmi, którzy się w taki sposób zachowują i z taką ilością ludzi. Mimo wszystko mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Zapraszam na kanały do wszystkich osób, a szczególnie do Woskiego, do bo Leona. Jest to do Leona też, do Woskiego, do Leona, do wszystkich zapraszam, także mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Hej. Hej. Pa, cześć.